ty jesteś tak jak Freeze troszkę, nie? Jak Freeze. Karol. Karol, mój kolega, twój również, nie wiem, kojarzysz Freeze, nie? No bardzo dobrze kojarzę, no. Był moim gościem, tak. No tak, no i macie też wspólne to, że lubicie prawo jazdy tracić. Nie tyle, znaczy wiesz, najbardziej wkurwiające jest to, że oni ci jednego dnia zabierają, a potem następnego dnia znowu każą pokazywać, wiesz. Więc w ogóle nie można tego zrozumieć, no. Tylko oczywiście inny nie patron. Nie mogę pokazać, bo już mnie zabraliście. Tak, inny patron, mówię, że pan dzwoni do kolegi, on ma. Naprawdę, mam to non-stop. No dobrze, ale... Tak, dziennikarstwo śledcze. Można tak, jak ma się na taki atak megalomanii, to można tak stwierdzić, potem żałować. Co cię do tego doprowadziło? To znaczy, czy drażnił cię poziom, czy widziałeś olbrzymie zwały hipokryzji, na które nikt nie reagował? Też, żebyś wiedział, jest mnóstwo w telewizji. Jest wszędzie. Tak. Wszyscy jesteśmy hipokryzami. Bo ja miałem na przykład taki dziwny szwęk mentalny, jak parę lat temu twarzą koncertu Artyści Przeciwko Nienawiści była Doda. Mhm. Dziewczyna, która jednak całą swoją karierę oparła na gigantycznym wykluczeniu wszystkich, okropnym językiem. Mhm. I nikt nie pisnął, że ona jest twarzą koncertu Przeciwko Nienawiści. Nie rozumiałem tego. No tak. No. Nikt o tym nic nie powiedział. Robisz podwaliny pod tą kampanię taką o bezpiecznej jeździe, nie? Będziesz brał udział. Jakiej? O jakiej? O bezpiecznej jeździe. Mówisz o tak zwanej kampanii 250? Tak, tak. Jest teraz nowa kampania, 666. A słyszałem. Dobrze, no i? No i co? I dlaczego? Dlaczego? Co cię do tego skłoniło? Wiesz co? Wszystko się wzięło z tego, że jednego wieczora oglądałem... Moim takim guilty pleasure jest oglądanie Badziewia. To rozumiem, że oglądasz mój program. Tak, właśnie pytali się mnie, czy... Ja żartowałem! Tak, i tylko te skróty, żeby wiesz, nie tracić... Najlepiej oglądać zwiastuny, one mają po 30 sekund. Żeby nie tracić czasu też. Nie, dobrze. Guilty pleasure, Badziewia. Tak, guilty pleasure, Badziewia. To jest coś, co ja ogólnie gdzieś tam mi dolega od dłuższego czasu. Zresztą do dzisiaj... Już może nie poszukuję materiałów, o czym jeszcze nagrać, ale nie ma niczego lepszego niż oglądanie, wiesz, recenzji pizzerii w mniejszym mieście na kanale, który ma 1000 subskrypcji. Nie? To jest autentyczne i to jest też po prostu fajne. To jest coś, co mi zawsze sprawiało jakąś frajdę. No. Ale pomiędzy tymi fajnymi, pozytywnymi są też takie kanały, które no po prostu ludzie na nich gadają straszne głupoty albo robią straszne głupoty. No i pewnego wieczora uznałem, kurczę, jest taki format dość popularny już na Zachodzie. W Polsce nie za bardzo ktoś się do tego zabiera, a jak się zabiera, to też widziałem, że odstaje jakościowo. To nie jest to coś, co ja sam bym obejrzał. No i postanowiłem zrobić pierwszy na próbę taki materiał. On osiągnął już lepszą oglądalność niż wszystko, co wcześniej robiłem. I uznałem, że pójdę w to. Okay. I to tak z biegiem czasu się robiło coraz poważniejsze. Na początku to były dość lekkie materiały. Potem trochę zahaczyłem o takie odważne, ideologiczne stwierdzenia, jak homoseksualiści to też ludzie. Tam punktując youtubera, który zresztą tworzy materiały stricte dla dzieci. Nagle postanowił nagrać film o tym, że lesbijki okej, bo one tam dwie dziewczyny, no to fajnie się patrzy, ale faceci to już nie za bardzo. No jakiś oświeceniowiec duży. Tak, no czy generalnie... jego pseudonim? Karolek. Tak jest. Tak, tak. Nie mylić z Karolak, bo to czasami się myli. Nie, on tylko narzeka tam, że go wyrzucili ze sklepu. Tak, tak. No i to tak się potoczyło, że coraz poważniej zacząłem. No i zacząłeś się też bać poważne nazwiska, prawda? Sieciowe, tak, które wywołują czasem SMS-y od mamy. Na zasadzie, nie, może, a może nie, a może nie rób tego. Od twojej mamy? Tak, moja mama. No, znasz. No tak? Znam, wiem, pamiętam, nawet znam bardzo dobrze. No, więc ona wysyła czasem takie SMS-y. Ale o kim na przykład mama nie chciała, żebyś zrobił? No, o twoim koledze.